Straż Miejska w Suwałkach prowadzi nabór do pracy. Ma do obsadzenia zaledwie jedno wolne miejsce. Tymczasem zainteresowanie Suwalczan pracą w jej szeregach jest dużo większe. Na razie zakończył się pierwszy etap naboru. Do postępowania rekrutacyjnego zgłosiło się kilka osób. Można powiedzieć, że zainteresowanie tym konkursem było bardzo duże, bo odebraliśmy bardzo dużo telefonów, było bardzo dużo pytań ze strony osób zainteresowanych. Ostatecznie do postępowania wpłynęło 6 ofert i te 6 osób zostało zakwalifikowanych do kolejnych etapów. A te kolejne etapy to m.in. weryfikacja dokumentów, które te 6 osób spełniło pozytywnie, a następnie test sprawnościowy. I na teście sprawnościowym stawiły się 4 osoby. Te 4 osoby już są po tym teście sprawnościowym. Oczywiście zostały na nim ocenione. Kolejnym i ostatnim etapem będzie rozmowa kwalifikacyjna. Telefony od mieszkańców dotyczyły samej procedury postępowania konkursowego. Są to pytania czysto techniczne, dotyczące wymaganych dokumentów do złożenia, dotyczące wymagań konkursowych. Ostatni etap rekrutacji zaplanowany jest na przyszły tydzień. Wówczas dowiemy się, który z kandydatów bądź kandydatek wypadnie najlepiej. Można powiedzieć, że jest równouprawnienie, bo wśród tych 4 osób są 2 kobiety i 2 mężczyzn. A kto z nich okaże się najlepszy, to już wyjaśni się w przyszłym tygodniu. Chętni do pracy w straży muszą się nieźle postarać. A i tak może się zdarzyć, że żaden z kandydatów nie spełni wymagań, jakie stawia przed nim pracodawca. Ochrona porządku publicznego, w tym m.in. działania patrolowo-interwencyjne, podejmowanie czynności w przypadku naruszeń przepisów prawa, ochrona mienia oraz życia i zdrowia mieszkańców, zabezpieczanie zgromadzeń i imprez publicznych to główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku aplikanta w Straży Miejskiej.